Jestem Blue, a to jest kolejny odcinek serii Minecraft Hero. Witam was wszystkich i dzisiejszy odcinek będzie nieco specjalny, ponieważ ten filmik jest 500. filmem na moim kanale, dokładnie tak. I będzie troszkę bardziej normalny i nie będę w tym odcinku się wygłupiał. To znaczy postaram się nie wygłupiać, mam nadzieję, że mi się to uda. Ponieważ chciałbym troszeczkę podsumować, troszkę sobie poprzypominać, co się działo przez te 500 filmów, co się zmieniło i tak dalej, a przy okazji zrobię sobie stajnię. Dokładnie tak, zrobię sobie stajnię i tutaj jak widzicie przepala się mój stone, żebym zrobił sobie stone bricki. I w ogóle zaraz zobaczymy, czy jest koń, bo tego nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że nikt mi go nie zabił, bo będzie troszkę słabo. I ogólnie to, co możecie zauważyć, pierwsza zmiana, pierwsza nowość, dokładnie tak, bo jak widzicie zmienił się wygląd pickaxa i sworda i pewnie teraz zastanawiacie, blow, co to się dzieje, co to za texture pack? Już wam, kochani, mówię, to nie jest texture pack, to jest modyfikacja, którą dodałem. Dokładnie tak, mamy nowe modyfikacje, co już możecie tutaj zauważyć, że jest więcej tych stron. Mamy też więcej upraw i tak dalej, więc myślę, że te nowe modyfikacje wam się spodobają i że się na nie natkniemy. Też są jakieś nowe mobki i tak dalej. Więc w następnym odcinku, gdy będziemy iść na tą niebieską chmurę, myślę, że będzie ciekawie, tak. To znaczy, nie będzie raczej ciekawie dla mnie, bo będę pewnie bardzo dużo ginął. Okej, ale przechodząc do naszej stajni, z czego tą stajnię zrobimy? Stajnię zrobimy z drewna, dokładnie tak. Zrobimy sobie z tego drewna tą stajnię i myślę, że to drewno jest drewno. Deski są fajne, ponieważ mają fajny kolorek. Tylko poczekajcie, jeszcze zrobię sobie łopatkę, żeby tam szybko się odkopać z tego dirtu i tak dalej, bo tam jest dużo dirtu. I tyle. Ogólnie będę robił wszystko na spontanie, bez żadnego projektu. Tak po prostu. The fuck, to wygląda jak łyżka! A nie jak łopata. Okej, dobra, w porządku. Okej, nic nie mówiłem. Dobra, idziemy tutaj. I tutaj zamienimy wszystko na deseczki te i niektóre fragmenty zrobimy z tego stone bricka i mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało. Ogólnie najlepszy chyba w tym wszystkim to będzie ten widok. Dokładnie tak, ten widok będzie najlepszy. Okej, więc o czym chciałbym dzisiaj pogadać? Właśnie o tym, że dzisiaj jest 500 film. I nie ukrywam, że długo się zastanawiałem, kurczę, co zrobić na ten 500 film, jednak mimo wszystko jest to taka fajna, okrągła liczba. Myślę, że fajnie by było, gdyby coś przygotować specjalnego. Myślałem nad jakimś konkursem, nad jakimś wygłupianiem się, ale pomyślałem, że kurczę, chyba najlepszym będzie, jeżeli zwyczajnie od serca wam podziękuję. Bo naprawdę nie ukrywam, że to jest mega, że już jest 500 filmów na tym kanale. Że tyle już razem ze mną jesteście. Szczerze mówiąc, często zastanawiam się, czy ktoś przetrwał, no, czy ktoś obejrzał te wszystkie 500 filmów. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę ciekaw. Myślę, że są takie osoby hardkorowe, które obejrzały te wszystkie 500 moich filmów. I mam nadzieję, że dobrze się przy nich bawiliście. Nie ukrywam, że bardzo często się w nich wygłupiam. Ale to właśnie w głównej mierze dlatego, żeby poprawić wam humor, bo wychodzę z założenia takiego, że jeżeli przy moim filmie ktoś się uśmiechnie, to było warto to robić, bo no nie wiem, właśnie te moje filmy tworzę w głównej mierze po to, że nie wiem, wrócicie sobie ze szkoły zmęczeni, nie wiem, smutni, przygnębieni czymś, obejrzycie sobie taki film i banan pojawi się na waszej twarzy i będziecie zadowoleni, szczęśliwi i to jest naprawdę super. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba tak ma. I tyle, bo nie ukrywam, że mega fajnie mi się to wszystko kręci, ale jeżeli komuś też to sprawia przyjemność oglądanie tych filmów, to jest naprawdę świetnie. Dobra, tutaj będzie stajnia. Ogólnie zrobię dwa takie boksy na dwa koniki. Dokładnie tak, bo chyba tego oswoję. Widzicie, on tak mówi, blow, oszwój mnie, blow, oszwój mnie. Dobra, miałem się nie wykupiać, okej. Więc tyle, ja wam naprawdę bardzo za to dziękuję. Jakiś specjal taki większy też będzie, ale to przy okazji na 800 tysięcy widzów, bo za niedługo mam nadzieję, że to nadejdzie. I tyle, więc jeszcze raz wam dziękuję za 500 filmów razem. I napiszcie, jaki najlepiej wspominacie, bo osobiście jestem ciekaw. I przez te 500 filmów naprawdę dużo się pozmieniało. Jedno na lepsze, drugie na gorsze. No ale jakoś już jest, dobra. I słabo, bo nie mam drewna, drewno mi się skończyło. Fuck, co ja teraz zrobię? No dobra, nie narzekamy, to było wszystko zaplanowane, ja to wszystko zaplanowałem, tak. Okej, dobra, idziemy zrobić płotki.
W ogóle cieszę się, że ten kodik został tutaj i nikt mi go nie zabił. No nie, nie, nie spadaj! Nie spadaj, maleństwo, nie. Boże, ile tu jest koni, dobra. W ogóle nie wiem, skąd one się wzięły. Nie było ich w ogóle, a teraz jest ich od zarypania. Ogólnie też prosiłem was w poprzednim odcinku o nazwę dla konia. A nie, mam jeszcze deski, okej, okay, spoko. O nazwę dla konia i... Nazwa konia będzie koń Rafał. Dokładnie tak, większość komentarzy to było, żebym nazwał konia Rafał, koń Rafał, koń Rafał, koń Rafał. A tego drugiego konika to mam jeden pomysł, jak go nazwać, bo też były takie komentarze i chyba go tak nazwę. Ale na razie wam tego nie zdradzę. Okej, mamy nasze płotki i zrobimy te boksy. Tylko jak by to zrobić? Poczekajcie, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, okej. Tutaj jeszcze może przedłużymy ziomeczki. Myślę, że to będzie... Nie. Chociaż dobra, to będzie dobre. To będzie dobre, okej. Co z tego, że to absolutnie nie było zaplanowane? Dobrze. No, odejdź koniu! Dziękuję bardzo. Dobra. W ogóle powiem wam, że zaskoczyłem się, ponieważ zauważyłem, że mam jeszcze jedno siodło w skrzynce, więc to jest naprawdę super, bo akurat to siodło spadło nam z nieba, bo będziemy mogli sobie będziemy mogli oswoić naszego konika i nałożonego siodło, więc super. Dobra, poczekajcie, raz, dwa, trzy, o, nie, jeszcze jedno, jeszcze, źle. Okej, w ten sposób to robimy. Czy to się zmieści? Chyba się zmieści. Poczekajcie, tutaj zmienimy to na deseczki, żeby było ładniej, piękniej. Okej, teraz w ten sposób. Tutaj furteczkę zaraz piękną zrobimy i w ogóle, i w ogóle. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć co do długości odcinków, ponieważ bardzo dużo ostatnio komentarzy jest: o, blow, za krótkie odcinki. I nie ukrywam, że ja cały czas eksperymentuję z długością odcinków, cały czas to kombinuję, żeby było jak najlepiej i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję, że wybiorę jakąś taką najlepszą długość tych wszystkich odcinków. Bo aktualnie, nie wiem, ja osobiście lubię robić odcinki 15-16 minutowe i takie bym chciał również robić. Tylko wiem, że z drugiej strony dla was widzów, no... dłuższe odcinki chyba są lepsze, bo ja sam wolę sobie włączyć jakiś dłuższy odcinek i obejrzeć sobie dłuższy odcinek niż krótszy, więc będę starał się takie coś zrobić po prostu, żeby było dłuższe i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Więc tutaj przepraszam, jeśli ktoś chce dłuższe odcinki, będę starał się robić jak najdłuższe odcinki i żeby one długo trwały, ale tak jak mówię, eksperymentuję cały czas z tą długością tych odcinków. Okej, tutaj zmieńmy jeszcze na deseczki i tutaj uderzmy ze stonebrickami i zaraz będzie chyba wszystko gotowe. Co prawda, jak już mówiłem, to nie będzie jakieś ultra piękne, ale mam nadzieję, że i tak zda swoją rolę i to będzie chyba najlepsze z tego wszystkiego, jeżeli to się sprawdzi, co zbuduje. Okej. Dobra, zróbmy jeszcze kill off. Okej, mamy kill off. I co do samych modyfikacji, to napiszcie mi, ziomeczki, czy te modyfikacje są okej. Bo, to znaczy, pewnie jeszcze nie wiecie, co to w ogóle są za modyfikacje, na czym one polegają, ale myślę, że z odcinka na odcinek będziecie poznawać te mody i będziecie mogli ocenić, że czy one są dobre, czy one nie są dobre, ale starałem się wybrać takie modyfikacje, które nie będą jakoś ułatwiać gry, a dodadzą takiego malutkiego, fajnego smaczku i myślę, że mi się to udało, ale to zobaczymy w najbliższych odcinkach, więc... Jeżeli macie w ogóle jakąś modyfikację fajną, która jest naprawdę warta uwagi i wprowadzenia do tego mojego modpacka, to śmiało proponujcie w komentarzu. Będę naprawdę mega wdzięczny. Bo nie ukrywam, że szukam jakichś fajnych modyfikacji. Dobra. Tutaj zróbmy sobie schodki. Pyk. Okej. Dobra. Jeszcze z tej strony. I nice. Chociaż nie, tutaj nie da się wejść, nie, to trzeba poprawić. Okej. Poczekajcie, to jeszcze nie jest gotowe, nie. O, fuck, jeden schodek, dobra, więc tutaj schodek wypełnimy. I tak, tutaj ogólnie jeszcze pewnie, tak myślę, żeby tutaj zrobić schodki z desek, takie, żeby było fajne zejście, taki tarasik. Ale widok jest epicki. Ja w ogóle myślę, że to był super pomysł, żeby zrobić to wszystko w tej wnęce, tę stajnię, naprawdę. Bo akurat mamy blisko, fajnie, wszystko, spoczko. Okej, więc teraz bierzemy naszego konia Rafała. Chodź koniku.
W ogóle powiem wam, że ten koń jest tak denerwujący, bo on cały czas ucieka, naprawdę. Gdy go tylko odpiąłem, to on cały czas uciekał, uciekał, uciekał. Dobra, dzięki. No tutaj i... Chodź. Pyk. Nice. Okej, jeszcze tutaj druga zagroda dla drugiego konika. Koniku, ty będziesz mój. Okej. Dobra. Aha. Przepraszam za złe traktowanie. Uwaga. Po którym razie nam się uda? Dwa razy? Nie, no nie uciekaj. Ty w ogóle wszystkie konie uciekają i chcą mnie zabić. Nie spadaj, nie. Okej, nie spadł. Ja się tak denerwuję, bo później ciężko wejść pod tą górę z nim. No koniu! Nie. No już, jesteś mój, jesteś... Fuck, super, dzięki koniku. Chciałeś mnie zabić. Zapamiętam to sobie. No ile można? Myślałem, że za drugim razem uda się nawiązać tutaj z tą przyjaźń. Jest, dobra, jest naszym przyjacielem. Tylko zapomniałem o siodle, więc idziemy po siodełko. O, wezmę sobie w ogóle pochodnię w rękę, żeby było jaśniej. Okej. Właśnie, jeszcze do farmy, bo tutaj chcę wam pokazać, też zrobiłem troszkę inaczej te szkła. Myślę, że nawet fajniej to wyszło. Dobra. O, jedyne czego się boję, to że jak ja wrócę, to tego konia nie będzie. I teraz napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy będzie ten koń jak wrócę, czy go nie będzie już. Dobra, tylko pokażę wam te szkła. Tutaj widzicie, taki fajny wykurz, to troszkę poprawiłem z tymi szkłami. Z tym szkłem. Okej, i czego ja chciałem. Jest, dobra. I jest name tag, okej, jest name tag. Tylko i tak chyba nie mamy kowadła i nie mamy levela. Dobra, więc później sobie to w kowadle zrobimy. Imię Rafał dla naszego konika. I teraz odszukać trzeba naszego konia. Proszę cię, bądź tam, gdzie byłeś. Dobra, już myślałem, że to jest mój koń, a to owca terrorystka. Dobra, to jesteś ty, to ty koniku, ty. Tak, to ty. Dziękuję. Dobra. Okej. Dobra. I ogólnie wiecie, jak go nazwę? Avenis. Dokładnie tak. To taki spontaniczny pomysł, tak naprawdę zaproponowany przez kogoś z was. I myślę, że to jest dobry pomysł tak, żeby wynagrodzić Avenisowi, że zrobił dla mnie tą paczkę, więc to będzie Avenis. Mam nadzieję, że Avenis się nie obrazi. Avenis raczej się nie obrazi, bo pewnie w ogóle tego nie obejrzy. Nie, ale pewnie obejrzy, ale raczej się nie obrazi. Dobra, więc teraz jeszcze tylko zróbmy furtkę. Okej. Jak się robi furtkę? No, spaczko. Okej, już kojarzę. Więc zróbmy sobie patyczki. Trzymałem patyczki. Ale dobrze, okej. Dwie furteczki. To musimy tak zrobić. Myślałem, że to będzie od razu dwie. Okej, mamy furteczki. Tutaj jedna. Tutaj druga. I jest pięknie. Dobra, ziomeczki, i to tyle w tym odcinku Minecraft Hero. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciuku w górę, tak, o kciuku w górę. I jestem wam mega, mega wdzięczny za 500 filmów razem. I jeszcze raz, prosto z serca wam dziękuję za to. I tyle, dokładnie tak. Jeszcze raz dzięki, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dokładnie tak, trzymajcie się. I pa, pa.